Mariusz Czerkawski. Legenda polskiego hokeja. 12 sezonów spędzonych w lidze NHL oraz występ w meczu gwiazd czynią go najbardziej utytułowanym polskim zawodnikiem. Ekspert sportowy zaangażowany w akcje charytatywne i rozwojowe. Kolejny odcinek Kulis Sportu, tym razem legenda polskiego hokeja na lodzie Mariusz Czerkawski, nie tylko polskiego zresztą, bo też legenda NHL. Na koncie chociażby występ w meczu gwiazd. Jedynym Polakiem chyba jesteś, którym było to dane. To rzeczywiście było wyjątkowe i miałem mnóstwo zapytań w tym temacie, jak to się stało, że z Polski udało się zagrać wśród tych najlepszych na świecie. Zagrać to mało powiedziane, 200 bramek ponad w tych najlepszych, najsilniejszych rozgrywkach na świecie, także nie lada osiągnięcie, jesteś jedną z legend ligi. A jak to się zaczęło, powiedz, bo to rzeczywiście jak mówisz, z Polski trudno trafić do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady, żeby grać w hokej na najwyższym poziomie? Miałem 8 lat, pewien przypadek tak naprawdę, mój tata zaprowadził mnie kiedyś na mecz hokejowy. Jak ja zobaczyłem tych chłopaków grających w hokeja w tym sprzęcie takich wielkich, jak oni się poruszali na lodzie, jaka była dynamika, jak te akcje zmieniały się z podbramki do bramki. Po prostu zakochałem się od pierwszego wejrzenia i poprosiłem później mamę, żeby mnie zapisała do szkółki na hokej. Niestety moje pierwsze łyżwy dostałem figurowe. Mama nie miała pojęcia. Mówi, Mariusz, ale przecież to są męskie, chłopięce łyżwy czarne dostałeś. I ja mówię, no tak, ale to są do jazdy figurowej. Także znowu musiałem czekać na łyżwy hokejowe. Wiadomo, że czasy były trochę inne. Dzisiaj na pewno łyżwy łatwiej. Jakbyś miał polecić coś młodym ludziom, którzy oglądają nasz program? Mam nadzieję, że dzieciaki, które nas oglądają, słuchają, te, które jeszcze nie grają, bo na te, co grają, no to wiedzą, jak fajny jest hokej. Gdzieś poszukają lokalnie, czy właśnie lodowisk sezonowych, od tego bym może zaczął, tak? Czy ja też podstawa, często... żeby się nauczyć jeździć na łyżwę. Ale zachęcam do tych różnych klubów golfowych lokalnie, można się rozejrzeć. Golfowych powiedziałem? Hokejowych. Czyli jest ta możliwość, żeby właśnie odwiedzić te kluby hokejowe i tak jak tutaj jesteśmy. Czyli najpierw zachęcamy wszystkich do lodowiska, chociażby te białoruniki, których już całkiem sporo jest sezonowych. Oczywiście, sezonowe. Wypożyczalnie łyże przy tym działają, każdy ma okazję niemalże każdy nauczyć się ogólnodostępne, tak jest, tak jak... poruszać na lodzie, a komu to lepiej wychodzi, może próbować sił w hokeju. W Polsce istnieją liczne szkółki hokejowe, które oferują młodym zawodnikom możliwość rozwijania swojego talentu pod okiem profesjonalnych trenerów. Czy powiedzcie się, w jakim wieku można zacząć trening hokeja? Jaki jest taki najlepszy dla dzieciaków? To trochę jak na nartach, tak? No też jak już mój syn miał 2-3 latka, no to już... Jak chodzi, to może? Praktycznie tak, no już daje radę, bo wtedy jest jeszcze ma łatwiej, bo jest niższy, mniejszy. Jak upada, to nawet go nic nie boli, bo jest po prostu blisko lodu, także... Ale do rekreacji, rozumiem, każdy wiek jest dobry. Ja też mogę zacząć. Absolutnie, tak. No ty już wiem, że już sporo potrafisz, także długo... Ja nie wywracam się. Dawno nie jeździłeś na łyżwach, z tego co wiem. Ale zachęcamy do spróbowania. To tak, nie jest to najłatwiejszy sport, ale bardzo przyjemny, bardzo wymagający, ale jednocześnie dający dużo satysfakcji. Jest to sport bardzo dynamiczny, no i najszybszy sport zespołowy na świecie tak naprawdę. Wszyscy też wiemy o tych słynnych bójkach w NHL, tak? Jak, tych ciekawostek jest cała masa związanych z hokejem. Część dotyczy sprzętu, część dotyczy bójek. To może powiedz o bójkach? W NHL jest to dozwolone. Jest to oczywiście... element show. Tak, ale są regulacje, tak? Czyli jest bójka jako show, ale nie ma bandytki. Nie ma bandytki i rzeczywiście jak jest bójka, to jest naprawdę. To jak uderzysz kogoś w kask, wiesz, rzucasz rękawice, uderzasz gołą pięścią, trafisz kogoś, są nokauty. Zdarzyło ci się? Wiemy, że w drużynach tak, są specjaliści. Krzysztof Oliwa kiedyś w NHL był specjalistą w tej drużynie właśnie od bójek. Ale czy tobie się też zdarzyło? Bo to pewnie nie zawsze na specjalistów trafia. No, 5-6 razy musiałem uczestniczyć w takich zabawach bójkowych, że tak powiem, nie było to łatwe. Przeważnie na początku musisz pokazać, że się nadaje, że jesteś w tej lidze, że nie pękasz, że się nie boisz. Tak jak trochę w życiu. No, męska gra. Najpierw musisz być przetestowany. Niezależnie od tego, że kobiety sobie świetnie radzą. Powiedz jeszcze o bezpieczeństwie, no bo ty teraz tego na sobie nie masz, ale wiem, że hokeiści są niemalże cali w różnego rodzaju ochraniaczach. Od stóp do głów. Zgadza się, nam się udało. Nie musieliśmy nosić sprzętu tutaj i pokazywać, ale za chwilę koledzy z reprezentacji, były reprezentant Tomek Wołkowicz i Maciek Miarka, który świetnie bronił w ostatnim meczu. Kiedy chłopaki awansowali z Rumunią. Właśnie wybronił naszą bramkę, był w reprezentacji, także fajnie, że przyjechali, pokażą nam sprzęt, pokażą jak to wszystko wygląda. W
celach bezpieczeństwa zawodnicy stosują ochraniacze na klatkę piersiową, nogi, łokcie, dłonie oraz głowę. Zestaw ochraniaczy dla bramkarza musi zapewnić ochronę przed uderzeniami krążka oraz skuteczność w wykonywaniu ruchów bramkarskich. Cały strój może ważyć nawet kilkanaście kilogramów. Sporo pogadaliśmy, sporo ciekawostek, sporo o Twojej karierze przebogatej. To teraz może czas na jakiś mały trening, tak? Potraktujmy jak dobrze, dziecko. Dobrze, Kamil, że powiedziałeś mały, bo rozumiem, że takiego godzinnego treningu na ostro nie... Nie, dobrze, nie chodzi mi o czas, bardziej o intensywność i o skalę trudności. Normalnie taki talent nie rodzi się tak często. Jeden w tychach, w Radomsku. Też z takich podstawowych ćwiczeń jest jazda slalomem. Możesz na razie bez, jak chcesz, ale myślę, że z krążkiem dasz radę. Najwyżej wytnę. Przeciwnicy nie mają szans, jak widzą takiego zawodnika jadącego tempem. Ucieka! Trening czyni mistrza. Kamil jeszcze potrenuje trochę z nami, to będzie jeździł jak brzytwa. Da się zaskoczyć nawet tych najlepszych na świecie. Brawo! Nie jest to łatwe i bardzo męczące. Kamil tu nie daje za wygraną, próbuje tych strzałów jak najwięcej oddać. No kiedyś było trochę łatwiej strzelać bramki niż teraz. Podanie lewą stroną, idę, kiwam tutaj obrońcę, przechodzę. Podaję z powrotem do środka, lewe skrzydło. Kamil, podanie, tak jest, ja z powrotem. Tak, i tutaj mamy, tak jest, prawa strona, Kamil, świetne na rozegranie. Tutaj podanie do środkowego, jeszcze raz. Ja tu będę strzelał, nie, jednak podanie. Kamil, tak jest, pusta bramka, trybuny się cieszą. Za nami ciekawe parę godzin na tafli. Pierwszy raz w życiu miałem okazję pograć w hokeja w takim otoczeniu profesjonalnym, z kijami, z krążkami, nie gdzieś na stawie jak za dzieciaka. No i to z kim? Mariusz Czerkawski, legenda. Wielkie dzięki, Mariusz, za to, że opowiedziałeś o hokeju i że za ten trening wspólny. No, naprawdę sporo sportów miałem w życiu okazję uprawiać. Myślę, że hokej to jest chyba najcięższy, najbardziej wymagający z tych wszystkich. Fajnie, że jesteś, Kamil. Cieszymy się, że chcesz popularyzować naszą dyscyplinę sportu i że przybliżyć trochę naszym widzom i fanom, jak rzeczywiście, od czego zacząć, jak to robić, jak to jest. Także super, że byłeś. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze może kiedyś wpadniesz, pogramy. Jakże tu koledzy na pewno czekają z chęcią. Przyjmiemy do każdego składu, że tak powiem, i do każdej zabawy. Bardzo chętnie. Trochę muszę łyżwy poprawić, ale jak już to opanuję, to wracam. Dzięki. Trzymaj się, dzięki.